Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, teraz temat zupełnie niezwiązany z grami, związany z pieniędzmi, z finansami. Temat chyba tylko dla każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą, albo dla tego, kto korzysta z tego, że inny prowadzi działalność, czyli właściwie prawie że dla wszystkich. No i chodzi o podatek VAT, mianowicie o wprowadzenie tak zwanego split payment. Dlaczego robię ten materiał? Po pierwsze, dlatego, iż trochę widzów posiadających działalności jest na tym kanale. Po drugie, chciałbym się dowiedzieć, jakie jest Wasze zdanie: czy to Was ugodziło, czy nie? No i po trzecie, ponieważ dowiedziałem się o tym niedawno, po prostu odkąd. Biuro Rachunkowe zajmuje się całą moją księgowością, to ja w ogóle się tym, w ogóle sobie tym nie zaprzątam głowy i dostaję tylko bezpośrednio informacje, ponieważ dostałem informację w tym miesiącu, że taka ustawa została uchwalona o split payment, bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ wyobrażam sobie, że niektóre firmy, no. Przez to w cudzysłowie oczywiście mogą stracić sporo pieniędzy, mogą stracić płynność finansową. Może wśród Was ktoś taki jest. No i przede wszystkim część z Was może nie wiedzieć o tej ustawie. Może sami sobie prowadzicie na przykład księgowości się tym za bardzo nie interesowaliście, albo nie dotarła informacja do Was, albo nie wiecie dokładnie o co chodzi, więc postaram się podzielić swoją wiedzą. Jeżeli jakiś błąd zrobię, to śmiało w komentarzach poprawiajcie. Moi drodzy, jak najprościej wytłumaczyć, co to jest split payment? Otóż Ministerstwo Finansów, no rząd szuka wszędzie kasiory, prawda? No na te ich programy jest to potrzebne. Z jednej strony dobrze, ponieważ wiadomo, że czym więcej kasiory jest w Skarbie Państwa, tym lepiej nam Polakom wszystkim się żyje. Chociaż nie jest to takie 100% pewne, ale powiedzmy, że tak powinno być, więc przyjmijmy, że tak jest, prawda? Co to jest split payment? Najprościej mówiąc, jest to podzielenie należności za daną usługę czy też towar. Na osobne konto dostajemy podatek VAT, i na osobne konto dostajemy kwotę netto. Oczywiście dotyczy to yy, ludzi, którzy są VATowcami. Jak pewnie już się zorientowaliście, nie mamy za bardzo dostępu do tego podatku VAT, a do tej pory mieliśmy. Wytłumaczę to na bardzo prostym przykładzie. Do tej pory, właściwie odkąd podatek VAT został w Polsce wprowadzony, było tak. 1 sierpnia, dajmy na to jesteście firmą, 1 sierpnia sprzedajecie usługę za 123 zł żeby nam się to wszystko zgadzało. Wiadomo dlaczego taka kwota, prawda? Więc koleś, kontrahent płaci wam 123 zł. Dostajecie to tak jakby do portfela albo na konto i możecie z tymi pieniędzmi robić co chcecie, innymi słowy dalej możecie obracać. Macie całe 123 zł, z tym że ponieważ znajduje się w tym podatek VAT, zapłacił wam z VAT-em. Ta końcówka 23 zł jest do oddania dla urzędu skarbowego, ale dopiero do oddania w następnym miesiącu, czyli we wrześniu 25. przykładowo, prawda? Innymi słowy możecie wykorzystać te całe 123 zł obecnie na cokolwiek, bylebyście 25 przyszłego miesiąca te 23 zł mieli, no bo trzeba zapłacić podatek. To jest oczywiście w totalnej mikroskali powiedziane. Ale z drugiej strony mogę sobie wyobrazić w makroskali, czyli firmy posiadające bardzo duże obroty, firmy, które są płatnikami podatku VAT i wykorzystujące te dodatkowe 23% do obrotu dalszego, prawda? Otóż obecnie został wprowadzony ten split payment i już nie dostajecie. Jeszcze powiem w jakiej sytuacji, nie dostajecie tych 123 zł, tylko 23 od razu idzie na specjalne konto, które były zobowiązane utworzyć banki każdemu z Was, jeżeli posiadacie rachunek, rachunek firmowy. Na przykład, no, u mnie tak niefortunnie się zdarzyło, że mam rachunek firmowy. I po prostu, jako że płacę za niego co miesiąc, on mi się do niczego nie przydawał, postanowiłem, że w przyszłym miesiącu zrezygnuję z tego rachunku, po prostu numer konta zostanie, natomiast przy... wydam takie polecenie, żeby to konto zmieniło się na zwykłe, żebym nie płacił, bo płacę tam kilkadziesiąt złotych co miesiąc jako opłatę tego konta. Nie wiem, czy to teraz będzie możliwe, nie wiem, czy ten rachunek VAT. Może być utworzony w banku tylko i wyłącznie przy posiadaniu konta firmowego, czy też posiadając zwykłe konto, też coś takiego możemy sobie w banku utworzyć. Tego się nawet nie dowiadywałem, to musicie sami się dowiedzieć, a jeżeli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. W każdym razie, ja mam teraz dwa konta: konto moje normalne, na które zawsze wpływają pieniądze dotyczące działalności, którą prowadzę na przykład robię jakiś projekt gościowi, płaci mi 1000 zł, te 1000 zł wpływało do tej pory na moje to konto normalne, ale teraz bank utworzył konto vat jeszcze obrok tego mojego normalnego i jeżeli mój kontrahent zdecyduje się zapłacić poprzez tą formę split payment... To ja już nie dostanę tego 1000 zł, tylko dostanę tą kwotę pomniejszoną o 23% na swoje konto zwykłe i tam pieniędzmi mogę dowoli dysponować. A podatek VAT automatycznie zostanie wpłacony na moje konto to VAT-owskie i nie mam do tego dostępu. Podobno z tego, co się dowiedziałem, żeby mieć dostęp do tych pieniędzy, trzeba jakieś pozwolenie z Urzędu Skarbowego dostać. Jeszcze to jest niepewna informacja, tutaj nie chcę się mądrzyć, bo dokładnie nie wiem, jak to wygląda. I teraz już wiecie, o co chodzi. Split payment na szczęście nie jest obowiązkowe, okazuje się. To jest tylko dla wybranych. Więc może się zdarzyć tak, że prowadząc działalność, w ogóle Was sprawa nie będzie dotyczyła, ale. Obowiązek posiadania dodatkowego konta VAT ciąży na każdym płatniku podatku VAT, jeżeli wasz kontrahent zdecyduje się wam przelać właśnie w tym systemie zapłatę za usługę lub towar. Nie macie wyjścia po prostu. Oczywiście, no pewnie tam będzie można się z gościem ugadać, że no ja tego nie chcę, i tak dalej, to wpłać mi normalnie. Natomiast prawdopodobnie będzie mnóstwo firm, które będą działały tylko w tym systemie, ponieważ dla urzędu skarbowego ten system będzie bardziej przejrzysty, będzie przeciwdziałał wyłudzaniom podatku VAT. Dotarłem do takiej informacji, chyba gdzieś na stronie, właśnie Ministerstwa Finansów, że mimo tego, iż to jest nieobowiązkowe, to poni nie, ponieważ yy, mnóstwo osób na początku się na to zdecyduje, to wszystko będzie się rozszerzało, ponieważ, tak jak mówię, każda transakcja split payment zobowiązuje tą drugą stronę do. Przejścia na ten system właściwie, więc w Ministerstwie są takie przewidywania, że pod koniec tego roku około 20-30% przedsiębiorców będzie już w tym systemie, będzie używało split payment, natomiast za dwa lata ma być to już 80%. Co więcej, osoba podobno to jest podobno. Spotkałem się z takimi opiniami w internecie, że osoba, która będzie unikała tego systemu split payment, firma, no automatycznie znajdzie się na celowniku Urzędu Skarbowego, że niby może prowadzić jakieś machlojki, prawda, na wacie. Dla mnie jest to bardzo dziwne, ponieważ z tego, co się orientuję, to za każdym razem, jak chcemy od Urzędu Skarbowego wyciągnąć jakąś większą kwotę zwrotu podatku VAT, mamy kontrolę skarbową praktycznie jak w banku zapewnioną. Więc nie do końca to wszystko po prostu rozumiem. Może ktoś to wytłumaczy. Może nie jest tak w całej Polsce. No u nas tutaj na 100% coś takiego jest. Jeżeli chcecie duży zwrot podatku VAT, to po prostu macie kontrolę. Urząd Skarbowy sprawdza to. No, i to właściwie tyle, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem. Jestem ciekawy, czy wśród Was są osoby, nie wiem, właściciele firm, dla których ta zmiana jest bardzo, bardzo niekorzystna. No, bo jeżeli Wasi kontrahenci zdecydują na zapłacenie w tym systemie, to nie ma możliwości po prostu odmówienia, zrezygnowania z tego. No chyba, że nie wiem, że wtedy rezygnujemy z całej współpracy i transakcji. Natomiast. Dla kogoś, kto na bieżąco używa swoich przychodów firmy, no to nagle może się okazać, że o 23% ta jego pula dostępnych środków się pomniejszy, prawda? To nie będzie pewnie z dnia na dzień, ale kto wie. Co wy o tym myślicie? Trochę takie państwo opresyjne nam się robi, co? <laughs> Kurczę. Jeżeli chodzi o moją osobę, to mnie to w ogóle praktycznie nie rusza, no ponieważ ja tam żadnych zwrotów podatków nie mam, po prostu podatek płacę, a nie, no nie mam tutaj wydatków takich, żebym miał jakieś zwroty, więc dla mnie jest to bez znaczenia, oczywiście będę miał troszkę mniej pieniędzy, no ale będzie to podejrzewam nieodczuwalne i potem po pierwszym miesiącu, dwóch, jeżeli ktoś zdecyduje mi się, że będzie mi płacił w systemie split payment, no to już to będzie, że tak powiem, wkalkulowane, no bo dzisiaj rozumiecie o co chodzi. Gość płaci Wam yy, na przykład 123 tysiące, to już sobie możecie myśleć, że kupicie sobie samochód za 123 tysiące na przykład. Jeżeli zapłaci w systemie split payment, nie kupicie już tego samochodu. Oczywiście wiem, co powiecie, że w każdej firmie tak naprawdę ten podatek VAT powinien być odkładany, bo to już jest dla skarbówki i tak dalej. No ale chyba sami wiecie, że no, praktycznie nikt tak nie robi. No, po prostu jak jest termin do zapłaty podatku VAT, to wtedy trzeba na ten VAT pieniądze znaleźć, no bo spóźnienie się z zapłatą nigdy mi się nie zdarzyło, ale podejrzewam, że konsekwencje mogą być całkiem niemiłe. Dobra, to tyle, koniec względzenia. Jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie. Zdaję sobie sprawę, że tutaj ten materiał absolutnie nie jest, dla, jest przeznaczony dla większości widzów mojego kanału. Ale jest to rzecz dosyć, dosyć interesująca z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ktoś jest na wacie, oczywiście. Także napiszcie w komentarzu, może ja coś na przykład źle zrozumiałem, może w czymś chcecie mnie poprawić, to też spokojnie napiszcie, a osoby, które oglądają ten film, prosiłbym, aby te komentarze również czytali, bo tam mogą być dosyć ciekawe informacje. O właśnie, jednej rzeczy właściwie nie udało mi się dowiedzieć. Mianowicie, co będzie, jeżeli część klientów płaci nam w systemie splint payment, a część klientów nie? I w jaki sposób wygląda zapłata podatku VAT wtedy, ponieważ część kwoty od tych, którzy zapłacili w tym systemie, mamy na tym osobnym koncie VAT-owskim? Więc możemy to wpłacić, ale część kwoty nie mamy, no bo mamy normalnie zapłacone na tym zwykłym koncie, więc nie udało mi się w moim banku, niestety, dowiedzieć. Na razie pani nie była zorientowana, jak wtedy ma wyglądać sprawa zapłaty podatku dla Urzędu Skarbowego. Czy mam wykonać dwa przelewy, jeden z konta vat a drugi przelew z konta zwykłego? Czy też może mam z konta zwykłego przelać na konto VAT-owskie bratkujący VAT i wtedy zrobić przelew 1? Pewnie jeżeli zadzwonię tak jeszcze, no jak mi się pierwszy raz zdarzy taka płatność w tym systemie, to zadzwonię do banku, jeżeli nadal nie będą wiedzieli, w co wątpię, no bo już powinni wiedzieć do licha, jakieś szkolenia powinni mieć, w końcu nazywa się pani doradcą moim, tak? No to... Będzie trzeba zapytać się u źródła, czyli w urzędzie skarbowym, jak oni sobie życzą, czy dwa przelewy mają wtedy iść, czy też jeden. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.